niepozornym wzrostem, nieudacznik życiowy. Bez żony i dzieci, nie do końca wiadomo o jakiej orientacji seksualnej. Lubiący za to zwierzęta. Dobry manipulator. Na początku zaufali mu nieudacznicy życiowi i ludzie z marginesu społecznego mieli wreszcie kogoś, z kim mogli się identyfikować. Później dołączyli do niego ci, którzy stwierdzili, że zrobią przy nim w łatwy sposób karierę. Hasłami socjalnymi zjednał dużą część narodu, która wierzy mu bezgranicznie. Ludzie nie rozumieją, że aby coś dostać, komuś trzeba zabrać. On szybko jednak wymyśla, komu zabrać, aby uszczęśliwić swoich wyborców. Wciąż powtarza slogan o wyjątkowości swojego narodu i jego specjalnej misji. Początkowo ludzie wyśmiewają się z niego i uważają, że jest niegroźny, a do tego ma rację w wielu sprawach. Bezkonkurencyjnie wygrywa demokratyczne wybory, jednakże wszędzie widzi spiski i cierpi na manię prześladowczą. Szybko obsadza wszystkie urzędy w państwie swoimi zaufanymi ludźmi. Przeciwników politycznych i ludzi mu niechętnych w mniej lub bardziej perfidny sposób się pozbywa. Nie cofa się przed prowokacjami i rzucaniem fałszywych oskarżeń. Jego mowa staje się mową nienawiści. Nienawidzi Rosji, zachód Europy lekceważy. Wiecie dobrze, o kim mówię, prawda? Tak, Hitler to był niezły dupek.